Nie, chuj mnie to. Idę sobie kupić magnez i cynk. Mam nadzieję, że przetrwam te 3 dni swawoli bez mojej spiruliny, witaminy C i innych pierdół. Zaczynamy. Every day, bitch, I wake up and feel a little dip. I got these hoes out they head like they on meds, full of prescriptions. Take a good dose of this mixture, sorry if it already hit you. Run up my money and vanish, probably discover a planet. I got your bitch and her jammies, getting back woods and candies. 7-Eleven, 4 in the morning, no breakfast, just good sex and leverage. Mine, boy, I'm in heaven, I'ma need somewhere to stretch it. Talking about money, let's get it already. I can't be worried about you cause you pity. Niggas ain't nowhere near me, so let's get it, bitch. Just rap, don't got the shit that they rap. Know how to act, boy I stay facts. If I don't got it, I get it, little nigga, not run that play that. Bitch, what I got on the line, but that shit doesn't matter. My shooters can't bounce where I'm at. Bitch, I'm so steady, come in and cut you like Brady. But what you saying, I'm hating. Teach you a lesson, if you know me, it's a blessing. The nigga never be questioned. Bitch, I'm so steady, come in and cut you like Brady. But what you saying, I'm hating. Teach you a lesson, if you know me, it's a blessing. The nigga never be questioned. Waking and baking, blowing it up out of acre. Nigga, nobody made me, boy nigga save it. I been a mess since a baby, teenager drop bitches crazy. Smoke to the 80s, some of these new shit can't play it. Mine, niggas ain't different, rather be someone you fuck niggas isn't. I really don't get it. Waking and baking, blowing it up out of acre. Nigga, nobody made it, boy nigga save it. I been a mess since a baby, teenager drop bitches crazy. Smoke to the 80s, some of these new shit can't play it. Mine, niggas ain't different, rather be someone you fuck niggas isn't. I really don't get it. Yellow ticket, they don't. I've asked 3 buses, so. Okay, maybe I check. Sorry, it's embarrassing. Stop it, he's laughing at me, it's embarrassing. Thank you so much. Thank you. Jest poniedziałek, wszyscy w robocie. Opierdalali się wszyscy w niedzielę, to teraz do roboty. O, no, tutaj najlepsza restauracja w mieście. Szef kuchni, pan Trinać. Świetna sprawa, naprawdę. Dzisiaj znów jesteśmy w najlepszej knajpie w całym Londynie. A zobaczymy, co tu można ciekawego zjeść. Wczoraj? Tak, to samo co wczoraj. No co no. Tak, spierdolił kotlet. Gdzieś uciekł? Chodź tu. Ach, cukier, kurwa, cukier. Zajebiście, dobra, zajebiście, że przypomniałaś. Okej, dobra, zajebiście, super. Dobra, teraz mamy taki kącik dietetyczny i pokazujemy, jak zdrowo jeść na masę. Są frytki, to jest tłuszcze i węglowodany. Burgery to jest białko, węgle. To jest na energię, a to na spalanie tłuszczu. Dobra, jemy.
Jak już mówiłem, chodzi o balans między dobrym i złym pożywieniem. Tu jest złe. O, sałata, zdrowe. W maku można od czasu do czasu sobie zjeść. Nic się nie stanie. Troska, jaka będzie pompa na treningu, jak wrócę do Polski. Po takim czterodniowym odpoczynku. Odpoczynek to część treningu. Ale dobra, koniec tego naukowego pierdolenia. Kupiłem sobie za hajs z YouTube'a. Za ten odcinek mam tego Porszaka. A Meśka ma młody. Kręcimy na cmentarzu, to było chujowe. Jest nagrobek w Anglii i Odra Oporek też otagował. A Jezus, patrz. Jest ten dzień, gdzie pierwszy raz zapalimy jointa. Chociaż wczoraj też gieraliśmy pierwszy raz tego jointa. Także niedzielę, na niedzielę nawet nie wyruch. Wszystkie te ładne kobiety tutaj to Polki. Reszta to wiadomo. Na propsie. Ale te kożuszki. Co tam można? Ale te dzianiny. Podróżyłem. Ale tu... Ta ostatnia niedziela! Dobra, trzymaj się. Do zobaczyska. Chciałbym się spotkać. Elo. Do jutra, trzymaj się. Do zobaczenia. Piąteczka. Tutaj koleżka na bombie. Widać, że na sterydach. Skurwysyn, wielki. Przechuj. Właśnie jedziemy na lotnisko. Skończyło się świrowanie. Już jutro trening. Wracamy do treningów. Nie wiem, co takiego odpowiedzi. Bardzo interesuje. Londyn mnie kurwa zaatakował. Koniec. Wyjazd, taki wypadek czterodniowy, to na pewno rzuca się w oczy, że taki Londyn jest drogi. Drogie miasto. Mnóstwo kultur, tęcza, normalnie tęcza ludzi, jeśli chodzi o kolory skóry, zajebane przez korki jak Kraków, ale ludzie tacy bardziej życzliwi, albo mi się to rzuciło w oczy, bo jestem turystą. I tyle, było fajnie, przeszliśmy chyba z buta z 50 km. Te 4 dni. Spokojnie 50 km i dziennie dosłownie jadłem zestaw Big Maca. I tylko tyle jadłem. Więcej nie potrzebowałem. Piję wodę i jadłem raz dziennie na obiad. Ale furka. No Londyn też tu się na pewno różni od polskich miast. Że w Polsce jak ktoś widzi takie auto, to się spuszcza jak pojebany. A tu to normalka. Ale wracając do tego jedzenia. 4 dni, czy nawet tydzień jedzenia syfu nic nie wpłynie na twoją formę. No ale 50 km z buta jak chuj zrobiliśmy. Patrz, no bo jakieś Audi dojebane. I jakiś mesiek, no same zajebiste wozy. Fajne furki. Następny mesiek. No nic, koniec. No jestem już na lotnisku, na farcie dorwaliśmy tanią taksówkę. Bo nasz autobus się spierdolił i spóźnił się na lot. Dlatego na farcie dorwałem taksówkę za 8 funciaków. Całkiem zajebista opcja. No i nic, podsumowując ten wypad tak już finalnie, naprawdę zajebista opcja. Pewnie za miesiąc tu się jeszcze pojawił mojego przyjaciela i no i co, spierdolamy. Tu lotnisko wygląda lepiej niż kurwa ta galeria u nas.
Dobra, wróciłem. Nuda jak chuj. Idę grać w LOLa.